Cześć wszystkim, z tej strony Berejczyk. No i zaczęło się. Kilka podcastów temu nagrałem podcast, że Rydwan Boży zwalnia, co będzie nowym paliwem. Polecam obejrzeć. No i można powiedzieć, że rzeczywiście kilka rzeczy się powoli zaczyna sprawdzać. Pierwszą taką rzeczą to był fakt, że po COVID-zie, słuchajcie, mocno spadła liczba nowych głosicieli. Są no to twarde dane statystyczne, które są publikowane przed JW.org i ten spadek był dosyć drastyczny, bo prawie dziesięciokrotny. Tutaj możecie zobaczyć tabelkę, jak to wygląda. Dodatkowo wielu świadków zostało, no poczuło się rozczarowanych tym, że po COVID-zie tak naprawdę nic wielkiego się nie wydarzyło. Pamiętacie jeszcze niedawne podcasty na temat pokolenia, oczywiście drugiego rzutu pokolenia, że to już niedługo, że przed rokiem 2040 to raczej powinno już nastąpić wszystko. Później zachwycające zdanie Stephena Letta, że to już ostatnie dni, dni ostatnich, dni ostatnich i że COVID to miało być te zarazy słynne. Tak więc balonik urósł, oczekiwali, natomiast później niestety powietrze z niego zostało spuszczone. No bo nic się nie stało i było to też bardzo mocno widoczne, jeżeli chodzi o kwestie braku nowych głosicieli, ponieważ głoszenie odbywało się za pomocą pisania listów lub dzwonienia. Brak możliwości kontaktu z ludźmi przez głoszenie od drzwi do drzwi. Także trzeba coś z tym zrobić. No i oczywiście ciało kierownicze musi z tym coś zrobić, ponieważ wzrost jest dowodem błogosławieństwa Bożego, a brak wzrostu i stagnacja flauta jest dowodem, że coś jest nie tak. Także czas to zmienić. I słuchajcie, nowa kampania, która została zapowiedziana na listopad, jest tego preludium moim zdaniem. Tak jak wiecie, te wszystkie programy, te wszystkie tematy są przygotowywane z dużym wyprzedzeniem, tak samo jak tematy kongresowe. Zgodnie z informacjami od insidera z Warwick, gość nazywał się Warwick Pimo, niestety przez to, że publikował materiały bezpośrednie z zewnętrznej sieci, został zdemaskowany. Natomiast twierdzi on, że tematem przewodnim nadchodzącego kongresu letniego w roku 2024 będzie głoszenie i jako przykład zostanie głoszenie dobrej nowiny, jako przykład zostanie postawiony Chrystus. Będzie bardzo dużo filmików na temat Chrystusa, o Chrystusie jako takiego przodownika pracy, jeżeli chodzi o głoszenie. No i w sumie wcale mnie to nie dziwi tak naprawdę, bo Jezus jest bardzo wygodnym dla nich przykładem, w końcu to był Syn Boży. I już widać pierwsze takie zwiastuny tego typu informacji, tego typu komunikacji, czyli zwiększenie, jeszcze raz zwiększenie liczby nowych głosicieli. O tym, słuchajcie, mówi cały JW Broadcasting. Ja podzielę sobie ten podcast na dwa tematy, jeżeli chodzi o to. Dzisiaj chciałem się skupić bardziej na pierwszym przemówieniu członka ciała kierowniczego, a także film, który został tam omówiony. Bo znowu wracamy do straszenia. Dobra nowina to nie tylko dobra nowina o miłosiernym Bogu i Chrystusie, ale także dobra nowina to nowina o wykonaniu sądu egzekucji miliardów niewiernych. I o tym tak naprawdę jest broadcasting. Czyli znowu zaczynamy zastraszać nasze owieczki, podkręcać im śrubę, przypominać im, że naprawdę żyją w dniach końca. Urlop się skończył, takie chwilowe wypuszczenie powietrza, spuszczenie powietrza i biegania w kołowrotku chomika czas zakończyć, czas na nowo rozbudzić to, co działa najlepiej, czyli strach, strach i jeszcze raz strach. Bo jeżeli ktoś mi mówi, że to nie jest oparte na strachu, to niech zobaczy wspólnie ze mną nowy filmik, który jest takim przykładem oczywiście, takim preludium, takim przygotowaniem pod nową kampanię, jaka będzie miała miejsce, ponieważ ta kampania będzie miała dobitne orędzie. Oczywiście to dobitne orędzie będzie wskazywało na to, że tylko Świadkowie Jehowy są narodem wybranym przez Boga i tylko Świadkowie Jehowy przeżyją wielki ucisk oraz Armagedon i tylko będąc Świadkiem Jehowy możesz zaznać błogosławieństw, a w przeciwnym razie niestety czeka cię i twoich bliskich śmierć. Zapraszam do krótkiego filmiku, który ma nam pokazać, jak wiekowy brat pobudza serce młodego świadka do tego, żeby nie wstydził się tego, że jest świadkiem i nie wstydził się tego, że przed nim niedługo bardzo trudna kampania.
Dzień dobry. Przepraszam, że się spóźniłem, ale przynajmniej coś ci przyniosłem. O, nie ma problemu. Dziękuję. Kawa mi dobrze zrobi. Ty też myślisz o tym ogłoszeniu o specjalnej kampanii? Tak, myślę o tym. Nie chcę, żebyś mnie źle zrozumiał, ale nie wydaje ci się, że to, co mamy głosić, będzie za ostre? Nie, tak bym tego nie nazwał. Ale na pewno będzie dobitne. Wiesz, ludzie już teraz się denerwują, kiedy im głosimy. Ale to będzie inny kaliber. Na pewno. Nie będzie to dla nas łatwe zadanie. Ale nie pierwszy raz robimy coś takiego. Jak to? Mówię poważnie. Nie wiem, czy ci wspominałem, że moja rodzina pochodzi z Quebecu, a tata w latach 40. brał udział w wyjątkowej kampanii. Wczoraj o tym czytałem. Miał rozpowszechniać ten traktat. Zdemaskowano w nim obłudę przywódców religijnych. Co takiego robili? Podjudzali swoich wiernych. Byli odpowiedzialni za ataki motłochu, niszczenie mienia naszych braci, a nawet aresztowania na podstawie fałszywych zarzutów. Wow. I mimo to bracia rozpowszechniali ten traktat? Musieli. Jehowa chciał, żeby wszyscy wiedzieli o tej niesprawiedliwości. Pamiętam, jak tata mi opowiadał, że na początku był przerażony. No właśnie. Sam się tak czuję. Bardzo się boję. To całkiem zrozumiałe. No i tak, tutaj słuchajcie, mamy kolejne bardzo typowe podejście, czyli krótki filmik instruktażowy. Widzimy młodego brata, który trochę chyba się wstydzi. Loga JW.org. Tak ogólnie trochę taki speszony, niepewny. Czuje się trochę jak przestępca w związku z tym, co będzie robił. No ale na szczęście podchodzi do niego dojrzały, starszy brat, który mu opowiada historię na temat jego rodziny, która pochodzi z Quebecu w Kanadzie i że w tamtych czasach też była taka sytuacja, gdzie Świadkowie Jehowy musieli, broniąc swoich praw, w tym przypadku akurat, rozgłaszać niepopularne orędzie. No właśnie, ale o czym było to orędzie? Bo tutaj troszeczkę jest to pominięte. Otóż orędzie, o którym mówi ten brat, jest to orędzie, które było ogłoszone do mieszkańców bezpośrednio Quebecu i chodziło o konkretną kwestię związaną z prześladowaniami tamtejszych Świadków Jehowy w okresie wojny i zaraz po wojnie, związanymi z ich wierzeniami, czyli z faktem, że na przykład nie brali udziału w wojnie, że nie oddawali czci fladze, no i że także głosili publicznie, rozpowszechniali publikacje JW.org. I ponieważ byli przez rząd, przez władzę, podobno ręka w rękę z Kościołem Katolickim prześladowani, stworzona została 16-dniowa kampania, specjalny 4-stronicowy traktat napisany przez, a jakżeby inaczej, Rutherforda. I to właśnie w tym traktacie no, świadkowie niejako skarżą się i pozywają mieszkańców Quebecu i innych miast, że są traktowani w sposób nieuczciwy, nie po chrześcijańsku, że ludzie, którzy uważają się za chrześcijan, traktują ich w taki, a nie w inny sposób. A przecież oni nie robią nic innego, jak tylko bronią swojej własnej wiary i że każdy powinien mieć do tego prawo. I wiecie co, niczego tutaj, że się tak wyrażę, nie można im odmówić. To znaczy, mają rację. Każdy ma prawo wierzyć w to, co uważa za słuszne i każdy ma prawo to, no niejako móc możliwość swobodnie o tym mówić. Także jeżeli chodzi o prześladowanie Świadków Jehowy w Kanadzie i przykład tamtej kampanii traktatowej, to jest on trochę chybiony. Ogólnie tak tylko wam powiem, że wszystko zakończyło się pomyślnie dla świadków, to znaczy oni w końcu zostali uniewinnieni, sądy stanęły po ich stronie, został stworzony tak zwany Saskatchewan Bill of Rights, czyli specjalne takie prawo,
konstytucyjne, jeżeli chodzi o wolność wyznania, zostało to usankcjonowane i świadkowie Jehowy pod to prawo niejako zostali podpięci. W związku z tym później już mogli swobodnie głosić to, co chcą głosić, żyć i zgromadzać się w sposób, w jaki chcą. To jest jakaś tam część historii, z której świadkowie są bardzo dumni, biorąc pod uwagę fakt, że przyczynili się w sposób pośredni do budowania wolności religijnej w poszczególnych krajach, szczególnie po wojnie. I wiecie co, powiem wam tak, przykład zupełnie nieadekwatny do tego, co teraz się dzieje, bo ja jestem przekonany, że jakakolwiek forma tej broszury nie będzie, czy traktatu, czy cokolwiek to zostanie wydane, to pies z kulawą nogą się nie zainteresuje, nie będzie się specjalnie tym przejmował. Naprawdę, pies z kulawą nogą. Ja jestem ciekaw tej kampanii i tego, co dokładnie będzie w tym traktacie, natomiast jestem bardzo głęboko przekonany, że porównywanie tego do sytuacji w Quebecu nijak się ma do rzeczywistości. Drodzy świadkowie Jehowy, jesteście obecnie wobec świata obojętni. Jesteście mu obojętni. Jesteście... nikt was nie atakuje. Nikt was nie będzie obrzucał, nikt nie będzie atakował waszych domostw ani w Kanadzie, ani w Stanach, ani w Europie, ani w jakimkolwiek innym kraju. Jakiekolwiek nowe broszury się pojawią na stojakach, nikt was nie będzie atakował. Ten film ma zadanie wzbudzić może nie tyle strach, co ważność orędzia, który macie do przekazania. Ale ta ważność tego orędzia jest tym samym orędziem, które jest cały czas powtarzane. Tak naprawdę ta kampania, drodzy świadkowie Jehowy, jest dla was. Jest dla was, nie dla potocznych ludzi, którzy gdzieś tam przychodzą obok was. Ta kampania jest dla was, ponieważ ta kampania tak naprawdę ma pobudzić was na nowo do działania. To wy jesteście targetem tej kampanii, nie ludzie, którzy nie są świadkami. Ludzie, którzy nie są świadkami, naprawdę niespecjalnie się tym tematem interesują. A jeżeli nawet któryś z nich weźmie od was tą broszurę, ten traktat, cokolwiek tam będzie i później po powrocie do domu, a gwarantuję wam, że dokładnie tak się stanie, wpisze sobie w internecie Świadkowie Jehowy koniec świata, przeczyta tyle materiałów na temat waszych nietrafionych proroctw, przeczyta tyle negatywnych opinii fachowców na ten temat, przeczyta o problemach, z jakimi wy jako organizacja się borykacie, że bardzo szybko machnie ręką i wyrzuci ten traktat. I wcale to nie znaczy, że Jezus Chrystus i Bóg, patrząc na niego z góry, powiedzą: no nie, no w takim razie gościu, idziesz do odstrzału, ponieważ czytasz materiały poza JW.org i dowiedziałeś się właśnie o problemach, z jakimi boryka się ta organizacja. Bo drodzy świadkowie Jehowy, wspominanie czasów przeszłych jest piękne pod warunkiem, że nie za bardzo się na tym skupiamy, a patrzymy na przyszłość i na teraźniejszość, bo żyjemy w tym czasie. I Quebec lata 40. to być może jest całkiem ciekawa karta historii Świadków Jehowy. Natomiast teraz Świadkowie Jehowy mają ogromne problemy w sądach. Nie ze względu na to, że muszą walczyć o swoje prawa do głoszenia, prawa do przeżywania swojej wiary, religii w taki sposób, jaki uznają za stosowny. Te wszystkie prawa macie już zagwarantowane. Obecne sprawy, jakie się prowadzi w sądzie, nie dotyczą tego. W sądach europejskich, amerykańskich, australijskich inne problemy są z wami w roli głównej. Jednym z nich jest na przykład to, o czym mówiłem wcześniej, czyli sprawa Świadkowie Jehowy kontra Norwegia i wasze niechrześcijańskie traktowanie osób, które albo są wykluczone, albo dobrowolnie od was się odłączyły. Teraz to wy staliście się oprawcami. Kiedy podajecie piękny przykład historii Quebecu, kiedy byliście prześladowani za swoją wiarę, teraz to wy udajecie prześladowców, traktując ludzi, którzy z jakiegoś powodu nie chcą być już świadkami, bo na przykład nie zgadzają się z waszymi naukami, które często były chybione, albo nie traktują już niewolnika jako guru i kanał łączności Jehowy z Jezusem. To właśnie wy traktujecie członków swojej rodziny, swoich bliskich jako martwych. I te sprawy, i takie traktowanie, i łamanie praw człowieka ludzi, którzy od was wychodzą, te sprawy się właśnie toczą w sądach, plus kwestie pedofilii, nadużyć, jakie były stosowane także w waszej organizacji. No ale wy się o tym tego nie dowiecie za bardzo, bo nie macie skąd. Także przykład Quebecu, można by powiedzieć, nietrafiony. No ale zobaczmy dalej. Też musiałem to sobie przemyśleć. Przypomniała mi się sytuacja z Księgi Wyjścia. Mojżesz powiedział Izraelitom, że mają opryskać węgary krwią baranka,
żeby ich nie dotknęła ostatnia plaga. Zastanawiałem się, jak niektórzy z nich mogli to odebrać. Mojżesz powiedział tylko tyle. I wszyscy muszą to zrobić? Każda rodzina? Dla Egipcjan barany są święte. To będzie zniewaga dla Amona-Ra. Co na to powiedzą Egipcjanie? No właśnie, też o tym myślałem. Czy Mojżesz rozumie, o co nas prosi? Bracia, myślę, że nie ma się czym martwić. Nie musimy się niczego bać. Pomyślcie, jak Jehowa nas ochronił przed poprzednimi plagami. A ta krew nie jest po to, żeby ich obrazić, tylko żeby nas ochronić. Pokazuje, po czyjej jesteśmy stronie. Po stronie Jehowy. Z perspektywy czasu wiemy, że znak, który robili Izraelici, był zapowiedzią czegoś dobrego. Ich wyzwolenia. I tak samo jest z tym, o czym głosimy obecnie. Pokażę ci jeden z moich ulubionych wersetów. Izajasza 41, 10. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie martw się, bo jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię, naprawdę ci pomogę. Naprawdę będę cię mocno trzymał swoją silną ręką. Ręką, która niesie sprawiedliwość. To naturalne, że się boimy. Ale pamiętaj. Jehowa był z Izraelitami. Był z moim tatą. I będzie też z nami. To, o czym głosimy, to dobra nowina. No i ponownie, słuchajcie, mamy kolejny przykład. Wcześniej był Kebek, teraz jest starożytny Izrael. No, świadkowie uwielbiają to porównanie ze starożytnym Izraelem. Dla mnie to jest niesamowite, biorąc pod uwagę, że temat narodu wybranego został już dawno zamknięty przez pojawienie się Mesjasza, który wypełnił całe prawo i zakon mojżeszowy i jednocześnie powiedział jasno i wyraźnie, że od tej pory Bóg szuka tych, którzy czczą Go duchem i prawdą wszędzie, kiedy rozmawiał z Samarytanką, i że temat niejako wybranego narodu jest tematem wyczerpanym, ale nie dla świadków. Świadkowie uwielbiają porównywać się ze starożytnym Izraelem i cały czas traktują się jako Izrael duchowy. O tym nakręciłem inny podcast, Życie pod zakonem, polecam. No ale wracając do tego tutaj krótkiego filmu, widzimy po raz kolejny, że przykład jest nieadekwatny do tego, czym będzie ta kampania. W sytuacji starożytnych Izraelów chodziło o ich życie i życie ich bliskich w momencie, kiedy miała nastąpić kolejna plaga. Namalowanie na oddrzwiach krwią baranka oznaku miało uratować pierworodnych, kiedy będzie szedł anioł niszczyciel, który zabijał wszystkich pierworodnych Egiptu, zgodnie z tym, co opisuje Księga Wyjścia. Także była to sprawa życia i śmierci. I taką samą rangę swojej kolejnej kampanii nadają Świadkowie Jehowy. Jest to kwestia życia i śmierci. I ta kampania będzie naprawdę wyjątkowa, jak wszystkie pozostałe. I będzie miała niezwykle ważne orędzie, które było powtarzane już dziesiątki razy i nie różni się, jestem przekonany, niczym od poprzednich orędzi. No chyba, że strzelą jakąś nową datę, chociaż śmiem twierdzić, że wątpię. Dlatego ta kampania jest niczym innym, jak ponownym takim kijem, słuchajcie, którym trzeba trochę pochłostać wszystkich świadków, przypomnieć im, dlaczego są świadkami, w co powinni wierzyć i jakie powinno być ich nastawienie. Powtórzę raz jeszcze. Ta kampania nie jest dla postronnych osób. Ta kampania jest dedykowana i targetowana głównie Świadkom Jehowy. Po prostu wyniki sprzedaży mocno lecą w dół, właściwie na pysk. Nowych głosicieli jak na lekarstwo. Liczby się nie zgadzają. Nie wszyscy chcą rezygnować z Zoomu. Zresztą teraz została nowa aplikacja wprowadzona, która ma zmienić Zoom i o dziwo oczywiście jej właścicielem i producentem jest JW.org. Także słuchajcie, czasy Zoomu i takiego lightowego podejścia do zebrań się już kończą. Nowe oprogramowanie, które będzie pozwalało na
odbieranie zebrań online będzie już pod całkowitą kuratelą JW.org i będzie na pewno monitorowane, kto, gdzie i wchodzi, czy ma dostęp i hasło. No i czas wrócić do normalnych zebrań, czas wrócić do normalnego głoszenia, czas zwiększać godziny, czas... Do tego wszystkiego to się tak naprawdę sprowadza i tak jak mówię, następny kongres letni ma się skupić głównie na głoszeniu i wcale mnie to nie dziwi, słuchajcie, po prostu jeżeli my jako postronni mamy dostęp do wyników, do liczby głosicieli, to myślę, że w ciele kierowniczym też jest duże poruszenie, które ma na celu pobudzić niejako na nowo i znowu ta sama melodia będzie grana po raz enty. Ja się nie spodziewam po tej kampanii żadnych wielkich wyników, nie spodziewam się jakichś wielu nowych osób, ale też chciałbym uspokoić wszystkich świadków, nie spodziewam się też i naprawdę nikt was nie będzie atakował, nikt nie będzie okazywał wam agresji ani nienawiści z tego powodu, że będziecie mówili po raz kolejny o tym, że niedługo Bóg przyjdzie i zniszczy wszystkich złych ludzi, bo wbrew temu, co wy sądzicie, ani Bóg, ani Jezus nie osądzają wszystkich ludzi poza wami jako złych ludzi. I zostawcie kwestię sądzenia Chrystusowi, tak jak on sam zresztą powiedział. Natomiast ta kampania, i to powtórzę jeszcze raz na sam koniec, ma na celu pobudzenie głównie was, drodzy świadkowie Jehowy. I to jest kampania dla was. Dla was, o was i przez was. Postronni ludzie naprawdę mają swoje problemy i nie będą się tym specjalnie przejmować. I to, jaka broszura będzie na stojaku w nadchodzących tygodniach, nie będzie miało żadnego znaczenia, ponieważ nikt was nie prześladuje, nikt was nie atakuje, nikt wam nie odbiera waszych praw, nikt nie zabrania waszym dzieciom chodzić czy nie chodzić na religię, oddawać cześć, fladze czy cokolwiek innego. Uzyskaliście w demokratycznych przynajmniej krajach, czyli w większości tam, gdzie jesteście i głosicie, pełną wolność religijną. I tą pełną wolnością religijną się cieszycie. I ta pełna wolność religijna pozwala także wam głosić cokolwiek sobie chcecie. Jakiekolwiek materiały dostaniecie od ciała kierowniczego, jakie będziecie musieli rozpowszechniać, niczego to nie zmieni w waszej sytuacji. Raczej, moim zdaniem, spotkacie się po raz kolejny z dość dużą obojętnością, tak jak było to do tej pory. Tyle ode mnie, słuchajcie i do usłyszenia następnym razem.